Sandra od rana uczy koleżankę układu choreograficznego, dzięki któremu Kasia ma się dostać do grupy tańca nowoczesnego. Dziewczyna jest jednak niezadowolona z postępów Kasi i co chwilę ją krytykuje. Czy jesteś głucha? Czy ty w ogóle słyszysz muzykę? Słyszysz pytanie? A, sorry, głucha jesteś. Nie jestem głucha. To rób figury w tempie. Postawa. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie, no beznadziejnie. Nie uda ci się to. Wiesz co, lepiej poćwiczyć szpagaty, bo tam chyba też je masz. Rób to, co ja. Obciągnij stopy. Naprawdę nie siądziesz? Jesteś nierozciągnięta, ruszasz się jak krowa i jesteś ciągle spóźniona. Ciebie nikt do żadnej grupy tanecznej nigdy nie przyjmie. Ale przynajmniej znikąd ją nie wywalą. Co? Wiemy, że wywalili cię ze szkoły baletowej, bo się po prostu do niej nie nadawałaś. Co wy mówicie? Moja sąsiadka chodzi do tej szkoły. Wszystko mi powiedziała. To prawda? Tak, to prawda. Nadawałam się, bardzo się nadawałam. Tylko oni tego nie widzieli. Czyli to prawda, że ci wyrzucili? To... oni byli niesprawiedliwi. Mogłaś nam powiedzieć, że byli niesprawiedliwie ci wyrzucili, a oszukałaś nas i ja ci pozwalałam się na mnie drzeć. A myślisz, że oni się tam na mnie nie darli? Pewnie mieli powody. Ty się na mnie ciągle drzesz, a sama nic nie umiesz. Na pewno umiem więcej od ciebie. Ty umie, ale beze mnie. Nie będziesz na mnie drzeć jak jakaś prima balerina. Brawo, Kaśka. Wiesz co, dobrze, że sobie poszłaś. Jesteś za gruba na taniec i nie masz słuchu. Pogódź się z tym.